Urszula Rutkowska, witam serdecznie Państwa we wtorek 6 marca i zapraszam na horoskop dnia, a w nim spotkanie z 12 znakami zodiaku. Ryby. Dzień korzystny. Pewne okoliczności sprawią, że wykażecie się większą chęcią do współpracy i zaangażowania w nowe projekty. Starajcie się jednak być rozważne w wyborach. W miłości nie zachowujcie się tak egoistycznie, a w pracy róbcie wszystko solidnie. Zdrowie dobre, włączcie tylko pozytywne nastawienie, a wszystko Wam się dzisiaj uda. Baranie. Aspekty na dziś są dość pomyślne. Trudnych sytuacji w pracy i w domu na pewno jednak nie da się uniknąć. Zachowaj spokój i nie trać nadziei, że wszystko zakończy się pomyślnie. W miłości ufaj, ale miej wszystko pod kontrolą. W pracy dobra passa, ale podążaj do przodu i kieruj się wyłącznie intuicją. Uwolnij się też od wszystkich przykrych emocji. Byku. Dzisiaj spodziewaj się kumulacji obowiązków. To z kolei niekorzystnie wpłynie na Twoje relacje z innymi. Rozdrażnienie i napięcia towarzyszyć Ci będą wręcz na każdym kroku. W sferze sercowej czeka Cię dużo pasji i namiętności. Dobry czas, dobry moment dla wszystkich finansowych transakcji. Zachowaj trzeźwość umysłu. Bliźnięta. Odpowiedni dzień, aby uporać się z zaległymi sprawami. Korzystny też do tego, by zająć się korespondencją oraz wszelką pracą umysłową. Nadmiar energii rozładujcie w działaniach na rzecz rodziny. W uczuciach na szczęście stabilizacja. Korzystajcie z każdej możliwości rozwoju. Przykładajcie też większą wagę do zdrowego odżywiania się. Raku. Działalność zawodowa nie przyniesie Ci teraz znaczących sukcesów. Skup swoją uwagę tylko na tym, co najważniejsze. Większe znaczenie mają dziś sprawy rodzinne. W związku nie zatruwaj życia partnera swoimi humorami. W pracy przestań wątpić w swoje możliwości. Zachowaj pogodny nastrój. Lwie. Ten dzień nie sprawi Ci najmniejszych kłopotów. Nadal możesz liczyć na dynamiczny rozwój i rozległe ambicje. Unikaj tylko napięć z otoczeniem. Sukces Twoich przedsięwzięć jest raczej pewny. W miłości czułość i bliskość będą Ci niezbędne i właśnie je uzyskasz. W pracy miej kontrolę nad swoim zachowaniem. Odpocznij sobie i pomyśl w końcu o uprawianiu jakiegoś sportu. Panno, dzień niezbyt spokojny. Zaznaczy się u Ciebie silnie rozwinięta potrzeba niezależności oraz zmian. Najlepiej się sprawdzisz jako wódz. Łatwo Ci będzie dogadać się teraz z innymi. Dbaj więcej o swoje szczęście. W pracy będziesz pomysłowa i twórcza. Twój rytm dobowy jest niestety zbyt nieregularny. Zadbaj o harmonię, bo w chaosie o wszystkim będziesz zapominała. Wago. Łatwiej dziś o dobrą współpracę i porozumienie z partnerem. Należy pilnować spraw zawodowych, ale nie zaniedbywać rodziny. Pamiętaj, że ważne są dobre stosunki ze światem zewnętrznym i że duże znaczenie ma praca indywidualna. Uwolnij swoje napięcia wewnętrzne. Skorpionie, przed Tobą pracowity dzień. Nadmiar spraw i zajęć uchroni Cię jednak przed popadaniem w rutynę. Powodzenie w miłości sprzyja osiągnięciu równowagi w innych sferach życia. W uczuciach przyjemne chwile. W pracy licz wyłącznie na siebie. Możesz mieć kłopoty z zasypianiem, a więc dotleń się przed snem i zapomnij o obfitej kolacji. Strzelcu.
Dzień niespokojny i niezbyt sympatyczny. Niestety, będziesz usposobiony zaczepnie. Nie rozpraszaj swojej energii na sprawy małej wagi. Niedługo wibracje astralne będą dla Ciebie bardziej korzystne. Wówczas problemy uda się wyjaśnić i dobrze rozwiązać. Staraj się lepiej zrozumieć siebie. Nie miej wiecznych pretensji do innych, bo zostaniesz w końcu sam. W pracy nie podejmuj na razie żadnych trudnych działań. Na wszelki wypadek pij sobie meliskę. Koziorożcu, dzisiaj pojawi się u Ciebie potrzeba porozumienia z otoczeniem. To Ci pomoże przystosować się do pewnych sytuacji i zmian. Dzięki temu łatwiej będzie sprostać wszelkim trudnym wyzwaniom. Przyjrzyj się uważnie nowemu partnerowi, a jak masz stałego, to sprawdź go, bo może grać nieczysto. Wysiłki włożone w pracę przyniosą w końcu wymierne korzyści. Tylko nie wątp we własne możliwości. Wodniku, Twoje relacje z innymi nie będą dzisiaj najlepsze. Będziesz rozkojarzony, co może drażnić współpracowników. Trudno Ci będzie przeforsować swoje sprawy. W miłości potrzeba Ci więcej rozwagi. W pracy możliwe są problemy z koncentracją. Naucz się odpowiednio odreagowywać stres, ale nie na najbliższych. I to był już ostatni znak zodiaku. Dziękuję Państwu za uwagę, gorąco pozdrawiam i zapraszam na jutrzejsze spotkanie z horoskopem dnia. Do zobaczenia!